Załóżmy, że W jest wielomianem, natomiast 0 jest jakimś jego argumentem. Rzeczywistym lub zespolonym w zależności od tego, w którym świecie przebywamy. Wówczas mówimy, że x0 jest k-krotnym pierwiastkiem wielomianu W, jeśli możemy przedstawić wielomian W jako iloczyn x minus x0 do potęgi k tej razy p od x, gdzie p jest też jakimś wielomianem i p spełnia taki warunek, że p od x0 jest różne od 0, czyli x0 nie jest pierwiastkiem p. Zauważmy, że to oznacza, że wielomian w od x jest podzielny przez czynnik x minus x0 do potęgi k. No jeśli wielomian w ma jakieś pierwiastki x1, x2 i aż do xn, które mają krotności k1, k2, aż do kn, to wielomian w jest podzielny przez taki wielomian x minus x1 do potęgi k1 razy x minus x2 do potęgi k2, ale i tak razy aż do x minus xn do potęgi kn. W od x jest równe x kwadrat minus 3x plus 2, nasze x0 jest równe 2. Chcemy sprawdzić krotność x0. Czy x0 po pierwsze jest pierwiastkiem, a jeśli tak, to jakiej krotności? No to czy jest pierwiastkiem, to podstawiamy po prostu do w jako argument. Czyli dostajemy 4 minus 6 plus 2, tak, jest pierwiastkiem. Ok, co teraz? Teraz możemy na przykład wielomian w podzielić przez dwumian x minus 2 i sprawdzić, czy to, co wyjdzie, też będzie, czy dwójka będzie znowu pierwiastkiem tego wielomianu, który dostaniemy. Bo jeśli będzie, no to znaczy, że krotność mamy co najmniej 2. Jeśli nie będzie, to znaczy, że krotność jest po prostu 1. Czyli co? X kwadrat minus 3x plus 2 dzielimy przez x minus 2. Czyli mamy x, no i tutaj minus x kwadrat plus 2x. Dostajemy minus x plus 2 i mamy minus 1 i to się wyzeruje, czyli x minus 1, czyli w od x jest równe x minus 2 razy x minus 1. No i patrzymy na ten wielomian, który wyszedł z dzielenia x minus 1. On wybitnie, dwójka nie jest jego pierwiastkiem jedynym jest 1, więc krotność pierwiastka 2, czyli nasze k0, jest równa 1. Jeszcze jeden przykład. Mamy wielomian, tym razem zespolony. W od z równa się z kwadrat plus 1 do potęgi czwartej. Nasze z0 równa się minus i. Chcemy sprawdzić krotność tego pierwiastka. Znaczy, po pierwsze, sprawdźmy, czy to jest pierwiastek. Minus i, no to mamy minus i do kwadratu plus 1 do potęgi czwartej. Minus i do kwadratu to jest minus 1 plus 1 do potęgi czwartej. 0 do czwartej, czyli 0. Czyli tak, jest pierwiastkiem. No to teraz, jaka jest jego krotność? Tutaj można to troszkę sprytniej przeskoczyć niż w poprzednim zadaniu. Mianowicie możemy napisać z kwadrat plus 1 samo w sobie jest równe z minus i razy z plus i. No to skoro chcemy wiedzieć z kwadrat do potęgi czwartej, to tu też podnosimy do czwartej. Ale to znaczy, że mamy z minus i do potęgi czwartej razy z plus i do potęgi czwartej. No i widzimy, minus i jest pierwiastkiem tej części, a absolutnie nie jest pierwiastkiem tej części. Pierwiastkiem tej części jest i. I widzimy też od razu, że i minus i jest pierwiastkiem okrutności 4. Zresztą i też jest pierwiastkiem okrutności 4. Czyli tutaj nasze k0 jest równe 4. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.